No dobra, więc kontynuujemy naszą wspaniałą przygodę w Ghost of Tsushima, 20 odcinek, no i po raz kolejny wykonamy sobie misję fabularną, tym razem Krwawy Sąd. Mamy tutaj porozmawiać z tym panem Shimura, naszym wujkiem. No i całkiem możliwe, że dzisiaj pójdziemy sobie na ten zamek Shimura, zobaczymy czy tak tutaj będzie wyglądało. W każdym razie ustawiałbym, że fabuła tutaj pójdzie znacząco naprzód, więc pójdźmy tutaj od razu do obozu wuja, proszę bardzo, z takimi oto epickimi skokami. No i witam. Mogę tutaj porozmawiać? Halo, halo? Co jest? Wujek, dobra, okej. Dzięki twoim wysiłkom mamy armię, z którą odbijemy zamek. Mówiłem ci, że Yuna sobie poradzi. Organizuję już jej zapłatę. Posiłki szoguna wkrótce nadejdą. Zanim się pojawią, musimy rozwiązać nowy problem. Moi zwiadowcy przejęli rozkazy od Hana, przeznaczone dla Ryudza. Jego najemnicy są gotowi do ataku na naszą flankę. Wiesz, gdzie jest Ryudzo? Niedaleko, w Koyasan. Nie musisz mierzyć się z nim sam. Był mi przyjacielem. Policzę się z nim. Zrób, co musisz. Nasze siły będą gotowe do walki, gdy powrócisz. No dobra, więc będzie drugie starcie z tym Ryudzo. No pamiętam, że on był jednak całkiem mocnym przeciwnikiem. Musiałem tam parę razy do niego podejść. Zobaczymy, co za drugim razem tutaj pokażę. I jeszcze Yuna? Zaraz, zaraz. O, z tą po raz kolejny porozmawiamy. Już dawno jej nie widziałem. Odchodzicie? Wuj dotrzymał słowa. Nasza łódź odpływa o świcie. Ryudzo jest w Koyasan. Ostatni raz potrzebuje waszej pomocy. Nie mogę. Musisz zrozumieć. Całe życie na to pracowałam. Chodziłam spać głodna. Ryzykowałam, byśmy mieli za co rozpocząć nowe życie poza tą wyspą. Nie mogę się poddać. Nie proszę cię o to. Pomóż mi pokonać Ryudza, a sam cię odprowadzę. To twoja walka, Jin. Nie moja. Ja tylko chcę zacząć wreszcie nowe życie. Nie zatrzymam cię. Dziękuję, Yuno. Za wszystko. Obyś znalazła spokój. Ty też. Panie. Słuchaj siostry, Tako. Zajmie się tobą. Żegnaj, panie Sakai. Sam sobie poradzę. Pod osłoną nocy. Czyli rozumiem, że to ostatni raz, jak tutaj tą Yunę widzieliśmy oraz tego brata jej? No cóż, trochę słabo. Myślałem, że jednak będą tutaj do końca gry. By jednak tutaj przyjemni bohaterowie, no ale niestety. Dobra, w takim razie misja jest jednak w inną stronę. Gdzie mamy się w ogóle dostać? Zaraz, zaraz. Nawet nie mam tutaj niczego pokazanego. Opuść obóz wojskowy. A, okej, dobra, czyli po prostu wyjdziemy i w sumie tyle. Tutaj są jacyś kupcy, ale z tego co widzę, nie mam tutaj niczego zaznaczonego. Może tutaj sobie coś zrobię. Jakieś ulepszenie, czy mnie w ogóle będzie tutaj stać. Amunicja, broń dystansowa, podręczna, kunai. Nie, to nie jest to, co bym chciał. Dobra, nie ma w takim razie co przedłużać. Do ciebie, Ryudzo. I chodźmy do tego Ryudzo. Zobaczmy, 500 metrów. Dobra, w tą stronę. No, w zasadzie na tych terenach mi jeszcze tutaj nie było. A więc, dobra. Rozumiem, że jakoś tutaj w tą stronę na górę, chyba tak? Dobra, więc jak tylko tutaj uda mi się dotrzeć na całe miejsce, zaraz wam to wszystko tutaj pokażę. O, proszę bardzo, czy jesteśmy już na miejscu? W siedlisku zdrajców. O, już się tutaj zmienił
zmieniła pora dnia i przyjrzyj się fortowi Koyasan. Jak ja mam to niby zrobić? Pokazuje mi jakoś do góry chyba. O, muszę tutaj jednak wejść trochę wyżej, więc chwila, moment. Kurde, nie ma tutaj jakiegoś normalnego wejścia niestety. Może tędy coś tutaj wyjdzie. No tak, trzeba tutaj zrobić rozpoznanie, tak zawsze tutaj. Bardzo często tak bywa właśnie w tych misjach ważniejszych, fabularnych. No i z tego co widzę, to będzie tutaj mocne skradanie. Dobra, przyglądamy się, co my tutaj mamy. Jakby kapelusze to było mało. Panie Sakai, czekaj! Jeszcze będzie krzyczał. Nie zostawię cię samego. Jeśli a to ten jest, what? Pójdzie, to ja muszę. Brak ci wyszkolenia. W Jarikawie powiedziałeś, że ocalimy nasz dom, jeśli się zjednoczymy. Stanę u boku ducha. Nie mogę cię narażać, jeśli coś by się stało. Pozwól mi odwrócić ich uwagę. Odciągnę kilku. Wyrównam twoje szanse. Niech będzie. Kiedy zaczną cię gonić, jak najszybciej wracaj do obozu. Nie zawiodę cię. Ruszaj. Możemy zaczynać. Wyobraźcie sobie takiego plot twista, że ten bohater by tutaj zginął. Ten Tako. Wtedy Ayuna była tutaj tak zdenerwowana. To zapchlone kudle! Doniosę o was, panu Shimurze! Samurajowie was dopadną! Utną wam głowy, tchórze! Wejdź do fortu. Kurde, nie mam tutaj żadnej dobrej możliwości. Może jakoś tędy? Jest to jakieś przejście poboczne? Może... Kurde, chyba będę musiał głównym wejściem wejść. Nie widzę tutaj innej dobrej opcji. No dobra, więc paru zostało tutaj wyprowadzonych w pole zapewne. Wróć do obszaru opowieści. No już tutaj idę, halo, halo. Już jestem na miejscu. No i teraz szukamy jakiegoś odpowiedniego wejścia. Nie wiem, czy główna brama będzie tutaj najlepszym rozwiązaniem. No zobaczymy. Może od razu tutaj w sumie do walki przejdę i w zasadzie tyle. Jest tutaj w ogóle ktoś? Patrzcie, chyba nikogo nawet nie ma. Co oni tutaj sobie robią? Prowokacja? Dobrze, Tako. A teraz wracaj do obozu. No, ktoś tutaj... Wow, z tej strony jest jeden wróg, dobra. No i tyle. Już myślałem, że po cichu tutaj coś wykonam. Nie, no to nie jest mój... Jak on mnie morduje? Dobra, trzymaj skilla. Ej, co jest? Nie staś mnie? What? Dobra, trzymaj bombę, proszę bardzo. No to było na tyle. I to jest moje granie po cichu. Prawie wyszło. A nie, nikt inny mnie tutaj nie zauważył, się okazuje. Więc proszę bardzo, calculated, wiem co robię. Myślałem, że uda mi się tutaj kolesia zajść, ale jednak nie ma tak prosto. Dobra, z tej strony ktoś tutaj w ogóle jest? No tam jedynie dalej. Z tej strony również jest jedna osoba, dobra. Może go tutaj jakoś porobię. Co jest? Ktoś mnie zauważył? Tam ktoś jest na bardzo daleko, się okazuje. Prowokacja to nie jest w moim stylu. Mam tutaj chyba jeszcze łuk właśnie. Do tego kolesia bym tutaj nie zaszedł chyba. Dobra. Chyba nawet we śnie tutaj koleś zginął. Tam przysypiał, no trudno. To w takim razie przyjemna śmierć. Wow! Nie wiedziałem, że tutaj tak blisko są. Dobra, proszę bardzo. Wszystko wychodzi po prostu perfekcyjnie. Nie mam pojęcia, jak to wszystko działa, tak prawdę mówiąc. Dobra, tam jest kolejny wróg. On mnie tutaj zauważy, no nie wiem, jak ja mam go tutaj zajść. O, już tam sobie odszedł, dobra. W takim razie jest potencjał może, patrzcie na to. Tylko trzeba tutaj kucnąć. I teraz tego ciśniemy. Tak jest, jeszcze od przodu. Dobra, ładujemy sobie tutaj w dolnym prawym rogu jeszcze te super skille, to ulti. Więc zaraz może być tutaj większa rozruba. Dobra, kto tutaj jest? Nieco dalej, tam są jacyś przeciwnicy. W takim razie zobaczmy tutaj. Dobra, na razie jest czysto. No, proszę bardzo, ktoś do zamordowania. Tak jest. Podchodzę tutaj jak typowy samuraj, muszę przyznać. Otwórz? Nie wiem, czy mnie ktoś tutaj nie zauważy. Tutaj są niektórzy przeciwnicy. Upsi! Upsi!
No nie. Kurde. Dobra, w taki... O nie! Dobra, mam ta jeden pomysł, come on. Kurde. Myślałem, że to lepiej zadziała. Mamy tutaj jeszcze jakieś inne do rzucania, proszę bardzo. Trzymajcie bombę. Dobra, i robimy tych kolesi. Come on, ulti, ulti, ulti. Dobra, proszę bardzo, wygrywamy. Teraz wszystkich mogę tutaj na hita już zabić. Tak jest, i ten jest jeszcze duży, zobaczmy. Dobra, chyba nie żyjesz, tak jest. No i wyszło. No jeszcze jeden ogromny, kurde, jak chcę na takiego radzić. Dobra, trzymaj ze skilla. Tak jest. Trochę tutaj zmarnowałem tych wszystkich umiejętności, ale powiedzmy, że nie ma tragedii. A z kolejnego ulta sobie naładuję i tyle. Dobra. Wyszło nawet czysto. Dałoby się tutaj to wszystko niby zrobić bardziej po cichu. Ale ja tutaj jestem fanem dynamicznej rozgrywki, więc czemu by nie? Dobra, większość osób została porobiona, skilli mam w sumie tylko jeden, muszę tutaj bardziej po cichu teraz podejść, żeby ich tutaj naładować trochę więcej. Dobra, w takim razie zobaczmy, co my tutaj mamy. A tutaj miałem się dostać? Nie ma tutaj przejścia naokoło jakiegoś? Z tego co widzę, przejście jest tylko i wyłącznie jedno. Być może już tutaj zawalczymy z tym Ryudzo, nie wiem. Zobaczmy R2. Nie chcę tutaj z buta wjeżdżam najlepiej. O, chyba jest Ryudzo. Ryudzo, dobrze cię widzieć. Wiesz, dlaczego tu jestem? Tak. Zadbałem, żebyś wiedział, gdzie mnie szukać. Han chce z tobą pomówić. Nie przyszedłem rozmawiać. Zdradziłeś nas wszystkich. Uratuj ojczyznę razem ze mną. To nie musi się tak skończyć. Nie, Ryudzo. Musi. No i dostałem z kija. No nie. Panie Sakai. Panie Sakai. Proszę, obudź się. Taka? Jak? Tak długo cię nie było. To oznaczało jedno. Chciałem pomóc, ale mnie złapali. Cholera. Musimy się wydostać. Zabiją nas. Nie pozwolimy im. Spróbuj się uwolnić. Ja coś czuję, że tamten Taka zginie, a ja jednak nie, bo jestem tutaj zbyt wartościowy chyba. Nie ma szans. Ten zginie pewnie. Chce się pić. Kumys. Mleko mojej ulubionej klaczy. Jej ostatni dar. Wczoraj złamała nogę. Nakarmiłem nią żołnierzy. Robimy co musimy, panie Sakai. Dlatego obaj jeszcze żyjemy. Jestem samurajem. Nie, ty jesteś kimś więcej. Jesteś i duchem. Nakłoń ludzi, by do mnie przystali, a zapewnij im pokój. Nie będziemy ci służyć. Twój wuj! Powiedział to samo, kiedy prosiłem o zakończenie wojny. Nie chciał być niewolnikiem. Też jestem dumny z rodziny. I wiem, jak to jest żyć w jej cieniu. Czemu mają nam wystarczyć ochłapy? Powinniśmy być legendami. On jest legendą. A, widzisz? Ludzie za tobą pójdą. Dołącz do mnie i ocal ich. Chcesz dzielić i rządzić. Tak jak z Ryudzem. Nie zdołasz. O, twoja legenda w ogóle o ciebie nie dba. Zabij go. Będziesz wolny.
On pójdzie na tego generała pewnie i zostanie porobiony na hita. Uciekaj. No tak. Oh my god. On zginął za ciebie. Zaraz znajdę kolejnego. Znowu staniesz przed wyborem. Teraz wyobrażam sobie, co Yuna będzie robiła w tej serii. Ona będzie tutaj ostatnim bossem. Że ona zamorduje totalnie tego Hana. No dobra, to ciekawy zwrot fabuły. No nie, jeszcze tutaj z tym ciałem, no come on. Co mogę jeszcze tutaj robić? Pod X-em jakoś to poluzujemy? Całkiem możliwe. Potrzebny mi miecz. Jezu. Jeszcze głowa tego, jeszcze po tym chodzę najlepiej, ale jestem złym człowiekiem. No nie. Dobra, więc mamy i sprzęt. Proszę bardzo, zbieramy wszystko. Już jestem tutaj na fulla? Zabić wszystkich, tak jest! Dobra, to jest podejście, które rozumiem. I to w brutalny sposób. Dobra, kogo my tutaj mamy? Coś tu jest. Zakaj się uwolnić! Na niego! Tak jest, w takim razie mordujemy. Kurde! O nie, oni są mocni, zapomniałem o tym. Ja nie mogę, jak oni mnie tutaj cisną. Dobra, w takim razie... Zróbmy to totalnie niehonorowo. Hehehe, pozdrawiam wszystkich. Kurde, co z tą bombą? Nie wyszło tak jak chciałem. Tak jest. Robimy ich. Do kąta, koleś. Wow. No nie. Jak się tutaj... Czemu nie mogę uciec stąd? Oh my god. No nie, to wychodzi beznadziejnie. Kurde, jak ja mam z nimi tutaj wszystkimi wygrać? Wiem, że to. Dobra, come on, wszyscy, chodźcie tutaj. Tak jest. Dobra. Ilu ich jeszcze tutaj jest, naprawdę? Nie wiem, czy ten dzwonek cokolwiek tutaj zrobi. Zniosę wam śmierć! Nie no, muszę się stąd jakoś wydostać. Nie ma szans, że tutaj cokolwiek zrobię. Ich jest zbyt wiele. O mój Boże, to już jest po mnie totalnie. Ja nie mogę, po prostu wspaniale to wychodzi. Gratulacje, muszę sobie złożyć. Zaraz. No, wybuchowa strzała, tak jest. Dobra, jeden załatwiony, ale tutaj jeszcze był jeden przeciwnik. Kurde! Ta walka jest totalnie randomowa. O mój Boże. O! Po cichu sobie jeszcze zamorduję, tak jest. Ta walka to jest jeden wielki jakiś, nie wiem, pomyłka, no. Dobra, trzymaj bombę, tak jest, koleś. Kurde, bombą dostał i dalej! What the hell, on jest zmutowany? Z kim ja mam tutaj do czynienia? O mój Boże... Co za potwory tutaj z tych Roninów. Nie, ja chcę to zrobić w sposób niehonorowy, proszę bardzo, trzymaj z łuku i tyle. To tak samo. To jest dobra kontra na nich. What the hell, on przeżył headshota, naprawdę. Tylko, że nie mam już strzałów. Albo i mam. Kurde, jestem schowany w miejscu głupim. Ucieczka. Ucieczka. Dobra, strzelanie z łuku tutaj dobrze na nich działa. Man, headshoty trzymajcie. Dobra. Tak jest. Dobra, czyli widzę, jak ich tutaj skontrować, proszę bardzo. No i tyle. No i tutaj w ogóle hełmów nie mają. To jest najlepsza taktyka. No dobra.
powiedzmy, że wyszło po prostu bez żadnego kłopotu. Po prostu wspaniale. No nie, dobra, więc zobaczmy, co się tutaj stanie. Czyżby tutaj walka z tym Hanem była tak szybko, wątpię. On pewnie już sobie tutaj uciekł i tyle. Pewnie będzie z tym Ryuzo po raz kolejny. Ej, mogę się tutaj wspiąć? Come on, panie! Panie Sakai! Czy on zwariował? What the hell? Patrzcie na to, nie potrafi wejść po drabinie. Nie wiem. Tylko tutaj na wprost iść i mordować wszystkich. Jest jego jedyny cel obecnie. O nie! O nie! Jin! Yuna! Widziałam, jak Han wyrusza z Ryudzem. Gdzie taka? Wiem, że tu jest. Była wiadomość, miał za tobą pójść. Gdzie jest? Nie. Nie! 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 Yuno, czekaj! Taka! Nie miało go tu być. No nie. Czemu nie posłuchał? Najbardziej przykra scena w całej grze. Jak duch. Mogłeś go powstrzymać! Próbowałem. Ale chciał pomóc. Cały tak. Uciek! Nie zostawię go! Dobra, należy mu się pogrzeb, tak jest. Dobra, więc proszę bardzo, zapalający strzał, niech będzie i tak. Tak jest, płońcie wszyscy, o to chodzi. To jest po prostu najlepsze podejście, tak jest. O, jeszcze mamy ulta, dobra, w takim razie proszę bardzo, jak sobie teraz na mnie zawalczycie. Gin do psa nawet, tak jest. O to tutaj chodzi. Dobra, trzymajcie jeszcze z bomby. Dobra, pięknie wyszło. Jeszcze kolejni. Dobra, tutaj sobie podejdziemy z tych strzałów typowych. Dobra, prawie heada mu tutaj sprzedałem. Kurde! No nie, co o to wychodzi? Co jest? Nie mogę strzelić. Jest tylu tych tarczowników, ciężko sobie tutaj radzić, no tak wielu. Dobra, dobre, mamy już tutaj ataki, tak jest. Ja nie mogę. Mordujemy jednego, come on. Dobra, wychodzi powoli. Przebity, tak jest. No, wielu tych przeciwników, ciężko sobie radzić na taką ilość. Dobra, i tych z łuku oczywiście. Tak jest. Wow, kolejny, naprawdę. Zwariowani ronini. Dobra, podchodź sobie tutaj do mnie, ja będę z łuku bił i tyle. Tak sobie dobrze tutaj z kataną radzi, tak jest. To już wszyscy? Jeszcze kolejni, naprawdę, nie kończą się. Ale przeciwników. Mamy tutaj jakiekolwiek bomby albo coś w tym stylu? Niczego tutaj takiego nie mam, ale bez nadzieja. Mam wybuchowe, dobra, okej.
Co jest? No nie, co tu wyszło? Kurde, co oni tacy mocni? Dwie bomby dostali i nikt nie nie zginął, naprawdę. Co się tutaj dzieje? No nie, no to będzie ciężka walka. Nie mam już żadnej broni. Ja nie mogę, nie ma szans chyba na wygraną, nie mam pojęcia. Jaki to jest hardcore? No nie wiem, co ja muszę tutaj zrobić jeszcze. Dobra, zaatakujmy tak. No i najlepiej jeszcze w swoją tutaj biję. Co jest? Kurde! Nie mogę zaatakować! Nie no... Nie mam pojęcia po prostu, nie wiem, co się tutaj dzieje. Nie no, to jest naprawdę ciężka misja. No nie... Mam jeszcze tutaj jakiekolwiek strzały? No mam! Dobra, jeden załatwiony. Ech, 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 nie mam żadnych strzałów już, niestety. Dobra, pomóżmy tej naszej, bo ona tutaj zaraz zginie. Ta walka jest naprawdę ciężka, muszę przyznać. Ta Juna jest nieśmiertelna, ona tutaj solo walczy ze wszystkimi. Jestem tutaj na jednego hita właściwie. Może zmienię sobie tryb walki, zobaczymy. Man przebity. Dobra, jest leczenie, uff. Ale blisko. Ale Juna najlepsza, w ogóle nie do zabicia jest stanie. No nie, come on! Nie mogę uciec od niego! To jest tak ciężka walka tutaj, że nie wiem. Twoja głowa jest wartą fortunę. Dobra, kolejny przebity, proszę bardzo, może jest potencjał na wygraną. Albo i nie. Nie mam jak już tutaj podejść. Ech. A może jakieś do dobicia tutaj jest, albo coś w tym stylu, jakieś strzały? Skóry do pieżników to nie jest to, nad czym... O co mi tutaj chodzi, prawdę mówiąc? No nie... Come on, Juna! Bijemy dwóch naraz! Odwykle jedną osobę, może to wyjdzie. No dobra, nice. Dobra, przebity, tak jest. Ale... Ciężko niesamowicie tutaj wygrać, no nie! Ucieczka, tak jest. I to jest ostatni przeciwnik. Już nie chcę tak przegrywać, come on. Dobra, uff, daliśmy radę. Ja nie mogę. Jedna z cięższych walk. To już ostatni. To koniec słomianych kapeluszy. Ryudzo jest sam. Wciąż żyje. Han także. Więcej tu nie zdziałamy. Muszę pochować brata. Pomogę ci. Po naszej stronie jedna osoba tutaj zginęła i to ma większy wpływ na fabułę niż tutaj, że setkę Mongołów zamordowaliśmy. Kto będzie za tymi Mongołami płakał? No i nie mają rodzin? Nie chciałem, żeby to się stało. Przykro mi. Chciałam, by wiódł dobre życie. Bezpieczne. Nie ty jesteś winien. Tylko ja. Nie. To wina Hana. Ryudza. Wszystkich Mongołów na wyspie. Pomóż mi ich wyrżnąć. Pomóż pomścić Takę. Nie muszę stąd wyjeżdżać. Już nie. Nie mam domu. Żadnego celu. Mogę zostać i walczyć. Wróć do obozu mojego wuja i odpocznij. Tam się spotkamy. Czy Taka był dzielny? Do końca? Zawsze był dzielny. No w końcu zaatakował tego Hana samemu. No tutaj się stało naprawdę wiele. No cóż, bardzo ważna misja. Krwawy sąd.
No właśnie, chciałem, żeby tutaj ta Yuna została na tej wyspie, ale takim kosztem to jednak, no, zbyt duży koszt, niestety. Cóż poradzić? Yuna się tutaj dalej modli, ale przykro. Ale przykro. I co ja mam teraz zrobić? Czyli mamy kolejną misję fabularną, tak? Obóz pana Shimury i tutaj by była kolejna misja niby. Dobra, chyba aż na takie tutaj głębokie wody raczej nie będę szedł. Powiedzmy, że zrobię jakąś misję jeszcze poboczną. Chyba jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym tutaj ogarnąć. Więc zaraz się tutaj jeszcze teleportuję i pójdziemy sobie na małą przygodę z misją poboczną. Wydaje mi się, że tutaj była kapliczka fajna i to może być najładniejszy widok w całej grze. O, właśnie tam chciałbym się dostać. Czy ja dobrze tutaj patrzę? Tak jest, tutaj jest to cała misja, więc zaraz tutaj sobie podejdziemy. Tak na koniec odcinka. Więc chwila, moment i zaraz tam będę. Okej, więc na koniec odcinka udało mi się jeszcze tutaj wejść na ogromną górę. I jesteśmy jeszcze przy kapliczce, więc zobaczymy, co z tego tutaj wyjdzie. Zazwyczaj w takich miejscach są po prostu przepiękne widoki, więc stawiałbym, że zaraz się tutaj pogoda rozpogodzi. Deszcz tutaj przestanie padać. Albo i nie. W każdym razie, proszę bardzo, jakie ładne miejsce. Tam jeszcze jakiś dym tutaj pokazuje na po lewej stronie mapy ekranu. Coś tam się ewidentnie dzieje. Chyba kolejna misja do wykonania. Talizman Huri no Maki Mikoto. Kami polowania. Dobra, ale to sobie poza odcinkiem wszystko to sprawdzę. Ale patrzcie tylko na te całe otwarte światy. Niesłychane to jest. Jednak ten świat jest naprawdę duży. No i widzę nawet swój dom, hech. On jest jakoś z tamtej strony, jeżeli dobrze pamiętam. Bo może tam dostrzelę, chociaż nawet nie mam żadnych strzałów. Dobra, niech ktoś sobie tutaj myśli. Gdzie ja tam wrzucę? Komuś wrzucę tam do garażu. A nie, przepraszam, to tam poleciało, okej. No cóż, po prostu wspaniały widok, to trzeba tutaj przyznać. Czy w tamtą stronę jest zamek Shimura? Patrzcie na to. Czyli widzę nawet praktycznie koniec mapy. Tam już jest ta bardziej ciemna, znaczy ciemna, zimowa kraina. Tam będę się musiał dostać. Dobra, więc w kolejnym odcinku zapewne zrobię sobie tę misję Losy Tsushimy po raz kolejny z tym wujem. Być może zaatakuję już te wszystkie nowe... ten zamek cały, nie wiem, czy tak to będzie tutaj wyglądało. A mógłbym się jeszcze tutaj wspiąć? Patrzcie na to, jeszcze wyżej sobie wejdę chyba. Na co mi to wszystko będzie? Jeszcze wyżej niż sama tutaj... kapliczka. O, jestem na dachu świata po prostu. Wyżej się nie da wejść. Nie, tam są jeszcze jakieś wyższe góry. W każdym razie, no cóż, po prostu piękne miejsce. Widać praktycznie całą mapę. Nawet tutaj na sam początek można sobie zajrzeć. Kurde. Te tereny są jednak po prostu ogromne. Dobra, w takim razie mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. Zostawiajcie lajki, sobie dzwonki po kolejne codziennie wychodzące odcinki z tej gry oraz z innych gier. No i to było na tyle. Ja się z wami żegnam. No i do jutra.